Ponownie witamy wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiliśmy z Martynką, że co wtorek będziemy robili jakiegoś challenge'a. Ostatni był Robo Challenge, wygrała Martyna. Mam nadzieję, że będę mógł się teraz nieco zrekompensować i wygrać. Tak wszystko na szybkości, bo przed chwilą skończyliśmy pokaz w przedszkolu w Wadowicach. Chemiczno-fizyczne show z wykorzystaniem suchego lodu. I ponieważ troszeczkę tego suchego lodu nam zostało, zaraz robimy challenge z nim. Śpieszymy się na robotykę, także szybciutko opowiadam, o co będzie chodziło. Wypijemy razem z Martyną po drinku fizyka. Zobaczymy komu pójdzie sprawniej. W kubeczkach mamy suchy lód. Za moment wsypiemy suchy lód do naszych kieliszków. Dolejemy troszeczkę soczku i zobaczymy, kto wygra tym razem. O, ponieważ jeszcze mam sekundkę, to ciekawe, czy Martyna coś zapamiętała z dzisiejszego pokazu. Taki teraz mały sprawdzian. Teraz będzie zaskoczenie. Mały sprawdzian dla Martyny. Czy Martyna wie, jaką temperaturę ma w ogóle suchy lód? Suchy lód ma temperaturę minus 80 stopni. No właśnie, tak przeważnie zaokrągla mi mówię, a ciekawe, czy Martyna wie dokładnie, jak myślisz, mniej czy więcej ma? Minus 78. O, bardzo dobrze, minus 78 i piątka z plusem. Tak wyczytałem na opakowaniu. A czym jest w ogóle suchy lód? Co to może być? Para. No para, opary czegoś zamrożonego, gaz. Dwutlenek węgla. Jeszcze szybciutko myślę nad jakimś pytaniem. O, a jak nazywa się ten proces, który właśnie będziemy przeprowadzali, ten proces szybkiego parowania? Sublimacja. To wie, sublimacja, rewelacja. No to myślę, że nie traćmy czasu, sublimujemy. Okej, okay, wsypujemy suchy lód. Troszeczkę dużo się nazbierała, mam nadzieję, że nie pękną kieliszki. Mamy słomeczki, jeszcze w ogóle po co mamy słomeczki? Trudniej by było może pić, kiedy się dymi, ale musimy pić przez słomeczki, żeby nie pociągnąć sobie granulatu, bo dobry, troszkę nas mroziło. Okej, okay. Zadymiamy. Będziemy mieli gazowany sok, troszeczkę nalejemy. Mieści się całe? Mieści się. Jeszcze troszeczkę dopełnijmy. By aż się nie wlewało. Dopełnione jeszcze, dopełnione. Okej, okay, może się lać. Dobra. Całość. Może będzie. Dobra. Całość stawiamy. Uwaga. A jak lepiej słomki? Tak, gdzieś, żeby tylko tego. A może nawet dotknąć na pół, ma tak małą średnicę, że nie jesteśmy w stanie zaciągnąć granatu. No to. Pijemy? Czekaj, nie za bardzo się zmrożę, jutro bym gadał. 3-4 start. No tu, jeżeli chodzi o sprawy kulinarne, jedzenia i picia, to chyba troszeczkę wygrywam. Oh yeah.